Serdecznie witamy wszystkich hodowców i właśnie mamy ten dzień, na który czekaliśmy miesiąc czasu ponad, a mianowicie 14 kwietnia 2018 roku mamy pierwszy nasz tutaj wiosenny kiermasz gołębi młodych. Tutaj na pierwszym planie widzimy kolegę Pawła Sławka z małżonką z firmy Gołębie Odrzutowe, Ryszarda z Kolumbeksu. Gdzie widzicie teraz? Towar! Proszę iść na scenę, bo akurat teraz panel dyskusyjny się rozpoczął z udziałem Hansa Hirna, ale my tu teraz pokażemy, jak to wygląda po kolei. Tak, tutaj widzimy, pogoda nam dopisała. Na razie jest godzina 10 rano, nie ma za dużo jeszcze gości, ale tutaj pomalutku tutaj przybywają. Widzimy Fundacja Ludzki Gest pana Jakuba Błaszczykowskiego, pani Magda. Tutaj się rozstawiają, widzimy piłeczki pompują. Tutaj będzie można również różne gadżety związane ze sportem, piłką nożną, panem Jakubem Błaszczykowskim tutaj nabyć. Pani Magdo, co tutaj będziecie mieli? Kalendarze? Nie, kalendarze nie. Nie będzie, bo za późno jest. Za późno. No właśnie. Co będą? Piłki? Piłki, książki, czapeczki, bluzy. Także widzimy tutaj przy wejściu mamy też, możemy sobie zobaczyć, tutaj firma AMCSK ma takie kalendarze, które uwzględniają tutaj loty gołębi. Tego typu tutaj się rozdaje. Trzeba bilet wstępu na 10 zł, ale za 10 zł możemy wejść i handlować tutaj miejscu gołębiami. Mamy tutaj godzinę 10 rano. Nie jest jeszcze tutaj dużo hodowców. Wiadomo, treningi, różnego rodzaju inne rzeczy z nich. Ale zobaczmy, tutaj mamy firmę Derajger Polska. Koledzy przywieźli towary, stoimy, zobaczmy. Kolega Rafał Krzyżewski, Jacek Pszczołowski. Witam. Proszę bardzo, co tutaj macie ciekawego? To wszystko, co byliśmy kiedyś, Rafał, tak? Nic innego, cały czas to samo. Tylko się kurio, zobaczysz, kurana się znowu zmieniła. Coś nowego zmieniło, co się zmieniło? Symbiotyk. Także to widzimy. Jak to się nazywa? Większy. Pural Plus. Pural Plus. O, tak się to możemy zobaczyć. Kolega Sebastian Ustojalnicki. Tutaj widzimy ma stoisko swoje, też ma gołębie. On jest przedstawicielem Ryszarda Hirna. Także tutaj te gołębie są tutaj też w klatkach. Jest to też jego gołębie. Ale mamy też wspólny gołębnik. Ludzie często tutaj też hodowcy mogą sobie tutaj dowiedzieć się więcej o tym gołębie. Przejdziemy dalej. Kolega Leszek Pilesiak. Wprawdzie szybko przybył. Ile, Leszku, sprzedałeś? Dużo gołębi chyba. O, kolega Glandys, widzimy, także za chwilkę się tutaj zobaczymy. O, ile, Leszek, sprzedałeś gołębi? Wszystkie. Wszystkie? No to no właśnie, no, co ty będziesz robił do końca dnia? To jest dopiero początek. Ja już jadę. Nie. Proszę iść tam teraz na spotkanie z Hansem Hirnem. Tam trwa panel dyskusyjny. Kolega Glandys, witam właśnie, kolegę Mieczysława. Widzieliśmy jego gołębia, mamy tutaj na naszej aukcji. To jest dopiero o 13, tak? O 13, 14 właśnie mamy delikatny poślizg, bo po prostu troszeczkę później zaczęliśmy spotkanie z Hansem Hirnem, bo mniej ludzi po prostu, no wczoraj było dość ciężko. Także ten, gratulujemy tutaj, gołąb ten jeszcze raz przypomnijmy, ten, który jest wystawiony na aukcji, to pochodzi z Olimpijki kolegi Glandysa i z Haralda Grimme Olimpijczyk. Tu mamy filmę. Polmak, czyli tutaj przede wszystkim akcesoria w postaci karmików. Mają też te poidła, które tam oglądaliśmy w firmie i siatkę tą, którą tutaj widzimy na tej rolce. Siatkę coś sprzedaliście już? Sprzedaje się jak świeże bułeczki. Jak świeże bułeczki. A zobaczmy, bo tam mamy taki gołębnik, który pokaże coś. Zobaczmy, my tutaj specjalnie wykonaliśmy, bo panie tutaj ładnie stoją. Tutaj wykonaliśmy taki gołębnik, malutką żeletką z przodu, że właśnie ta siatka została. Użyta. Tutaj widzimy też stoisko przy okazji Rainera Pittmana. Rainer Pittman reklamuje swoją gazetę Pittman Magazine. Znaczy może nie tyle co on reklamuje, bo on jest tak brzydki za przeproszeniem, że on nie zareklamuje, ale tutaj te ładne dziewczyny właśnie, które tutaj stoją, one trzymają te gazetki, zobaczmy. To są najnowsze numery Pittman Magazine, ale co ciekawe, tutaj Rainer ma na stoisku bardzo dużo gazetek starszych, archiwalnych numerów, także sobie można te gazety tutaj, że tak powiem, otrzymać. Tutaj pomaga mu kolega Bogdan Kosmosz. Hello Rainer. Także tutaj widzimy, mamy po kolei tutaj jeszcze też gołębie różnego rodzaju, no tutaj były te klatki z gołębiami, ale teraz mimo tego, że jest godzina poranna, gołębie zostały już sprzedane. Mamy też tutaj stoisko kolegów, o gdzie jest, jak się nazywa kolega? Damian Zawiszy. A gdzie on jest? Poszedł tam, aha, właśnie mamy panel, przepraszam najmocniej, tu przyjdziemy za chwilę pokazywać, oglądniemy sobie tutaj dalej jeszcze. Mamy tutaj stoisko kolegi Jana Pochymczaka, firma fabryka gołębników, ale tych gołębników nie mają. Jasiu, przepraszam, tutaj Kinga, oscypki, te smakołyki góralskie, mamy całą masę sprzedaje. Jasiu, bardzo cię proszę, do przodu, proszę, do przodu. Jakbyście muzykę na chwilę wyłączyli, to też byłbym wdzięczny. Wyłączę kamerę. Pokażmy, bo tutaj widziałem twój pracownik, plus taki wlot, pokażmy go, podnieś go.
to jest nowy produkt firmy Fabryka Gołębników, tak? No nie taki nowy, ale... No, ale pierwszy raz widzę w takim panelu, że to wykonane tak? jest. Pokaż, jak to wygląda w domu. Tu jest kieszeń specjalna na antenę. I to jest montowane od zewnątrz, te tuneliki. Czyli w gołębniku to wygląda w ten sposób. Tutaj mamy ścianę, gołębie wskakują tędy. No i później już nie mają tej możliwości wyskoczyć tak, przez skrzydełkami do dokładnie, uderzać. A tutaj mieści się właśnie ten panel na antenę. Jaka jest cena tego produktu dzisiaj tutaj? Dzisiaj 100 zł. 100 zł. Na promocji. Normalnie 120. 120, czyli to jest ta promocja. Ale jeszcze dodam Krzysztof, bo ja mam u siebie tak rozwiązane, że mam tutaj dorobioną taką klapkę z blachy. Że na przykład jeżeli ktoś posiada jednopolową antenę lub dwupolową, może po prostu na czas lotu przymknąć z którykolwiek z tych skoków czy tunelików. Może działać co na jeden lub na cztery. Oprócz tego mamy, widzimy gołębie. Gołębie jakie przywiozłeś ze swoich? Tak, część z lotowych, kilka z rozpłodowych. Co się udało wychować na ten czas, no bo po prostu wiadomo, że ta zima troszeczkę, że tak powiem, przytrzymała ten rozpłód, ale coś tam uchowałem. To troszkę przywiozłem tutaj, no resztę dla siebie. Zobacz, to są gołębie, ale widzę też chyba sprzedałeś jakieś gołębie. No już troszkę kilka sprzedałem. Mamy dopiero godzinę 10. No. Zobaczymy tutaj na razie. Nie mamy... Przyszli tacy, powiem, stali klienci, którzy byli zadowoleni. Tutaj mamy jeszcze godzinę młodą, popatrzmy, tam jest stanowisko firmy Kowa, zaraz do nich pojedziemy. Tutaj mamy natomiast stanowisko firmy Godwings. Godwings to karmy te znamy, o panu Marcelinę widzimy. Bardzo miło nam porozmawiać. Tutaj macie dużo towaru. Tak, tak. Ostatnio się ma problemy z zaspokojeniem potrzeb. Tak, bardzo duże tutaj mamy zapotrzebowanie, jeśli chodzi o karmy w tym sezonie. Nas to bardzo cieszy. No ale staramy się sprostać zadaniu i tak. Tutaj pani Marcelina ma chętnie teraz to jest słyszy. Ale patrzmy, też są banery reklamowe. Mamy też tutaj te karmy. Karmy są w workach, jak widzimy niebieskich, ale nie w ciemnych workach, czarnych. Dzisiaj wzięliśmy lotniki i dla młodych bardziej karmy. To co się po prostu... Tak, to jest to, co teraz jest ich czas. Tutaj kolegę Bogdana i Maćka Wójcika widzimy, oni tutaj rozmawiają, nie będziemy przeszkadzać. Nie. Przejdziemy sobie dalej zobaczyć. Mamy też tutaj taką szafę, tutaj firma kolegi Ryszarda Kuli, wyposażenie gołębników produkuje, mamy taki właśnie regał. Więcej, kiedy kolega będzie wyszedł, kiedy o tym porozmawiamy. Popatrzmy też jeszcze, mamy tutaj stoisko, właśnie jest kolega Zawisza się pojawi, po prostu Damian, powiedz nam, co to za gołębie masz na sprzedaż? To jest, są gołąbki młode, pochodzące głównie z linii 71-50, czyli olimpijki od Tomasza Rumińskiego, z samicy 71-39, złotej medalistki, a także z linii mojego najlepszego lotnika oddziału 40-003. Sama śmietana, są wnuki, prawnuki. Tak. Pokażmy jednego gołębia, może takiego Tomka, bo Tomka gołębia mieliśmy też na aukcji. Na naszej aukcji Tomka gołębia osiągnął cenę na preaukcji 2500 zł. A teraz sobie zobaczymy kolegę Damiana, on nam pokaże, jakie ma po takich gołębiach od Tomka. To jest 100%. To jest 100%, to jest wnuczka olimpijki 71-50. Tak samo niebieska pstra z jednym piórkiem. To jest gołąb na starej obrączce, natomiast jest to gołąb już prawie wypierzony, bo on jest z początku stycznia. Tak, rozumiem. Także tutaj sobie można takie piękne gołębie i naprawdę robiące wyniki w całej Polsce. Powiedz się nam kolego, jak gdzie lotujesz w tym oddziale? Lotuję razem z tatą Zbigniewem w oddziale 0170. 0170 to jest... 9 Skarżysko-Kamienny. To tam blisko Marcina Kobieli, 177 on ma. On w Radomiu lotuje, a ja w Skarżysku. Czasami na sukcesy macie tam? Na młode, głównie młode, tak, bardzo małą ilością gołębi. Czasem było tak, że wkładaliśmy 20 gołębi na lot, było 6 pierwszych w oddziale, pierwszy, czwarty lotnik oddziału, no i kilka wyników na próbę, tak, w oddziale. Także widzimy tutaj te gołębie, kolega nam tutaj pokazał, jednego z kolegów Tomasza Rumińskiego, 100%. No Maćka Wójcika to nie musimy przedstawiać, tutaj mamy... No ja już gołębi nie zobaczę, tylko dwa zostały. Dwa zostały, właśnie te młode, my często wystawiamy, gdyż tutaj powiem tak. Szczerze, to są takie gołębie, które mieliśmy tutaj między innymi właśnie za pośrednictwem Rolanda Fitznera, Marceda Bulli, kupione u Rolanda Fitznera. Fitznera i Zundik. I tu i z czego? Ten jest? Tu Zundik, a to od kolegi Jarosława Wrzałki. I mamy tu jeszcze cztery, właśnie, bo też tam zostały tylko tyle kolegi Jarosława Wrzałki, cztery gołębie są tutaj. Zobaczmy, gdzie będzie na zobaczy, na tyłem się odstawia. Aha, bo tak Bunika tam stoi, to one patrzą na swoje samce chyba, tak? Same samce i patrzą właśnie tam na to się widzimy. Przejdziemy o dalej. Ale tutaj mamy też sklep dla hodowców, tak jak widzimy, mają, aha, te jak się wystawiło, ale te produkty
tego dwóch, no, oglądaliśmy wiele razy, bo i byliśmy po Posławka w siedzibie firmy w Kosinie dla hodowców Kotlapy. Oni tutaj mają te mieszanki, które na przykład widzimy na demo stop młode w tym worku z tej firmy, ale mają też inne mieszanki, chyba tych pięć rodzajów jest tych pięć mieszanek. To są takie mieszanki, które się dodaje po kilkadziesiąt procent. Ile to daje, Rafał? 30%. 30% dokładnie. O, zobaczmy, tu mamy dużo produktów, które są występujące w ofercie firmy dla hodowców, serw dla hodowców. Patrzymy sobie, tutaj mają to tutaj jest rewelacyjnie. Ja teraz patrzę, Zbyszek, przepraszam najmocniej, przepraszam, że tak się wtrącę. Ty już nie masz gołębi? No ja już powiem szczerze, połowę sprzedałem, nie? Godzina 10. No. Młodych nie, młody nie miałem dużo, ale tylko mi zostały też tylko 5 młodych, bo tam dużo nie miałem młodych, no nie? Ale starych samczyków, bo miałem samczyków jak zwykle za dużo, no to samczyków też już połowę sprzedałem, nie? No to widzimy, no właśnie nie chcieliśmy pokazać, zostało ile? 2, 4, 10 gołębi góra. No nic, też jest, masz tutaj swoje karmy, przypomnijmy, zielone worki, karmy 20-kilowe, firma MDM, robiąca karmy dla gołębi. No w tym roku dla mieszanka się nazywa Oleksiak, tam masz... No w tym roku pobiłem wszystkie rekordy po prostu sprzedaży ilości karmy, po prostu, bo nawet kurierzy to już 3 razy muszą podjeżdżać po karmę, bo się w samochodzie nie mieszczą, przesyłki, nie? Także to jest, ci, co byli na miejscu lub wysyłam, no to są bardzo zadowoleni, bo koledzy już polecają kolegom sami, no i koledzy też dokupują sobie, nie? A torf nie trzeba reklamować, bo torf już sam się reklamuje. Torf właśnie, ale pokażmy ten torf jeszcze właśnie. O, tutaj mamy ten worek, ty będziesz niedługo miał w innych workach. Będą niedługo już oryginalne 5-kilowe, po prostu no to będę też jeszcze dawał 3, bo tak niektórzy mają małe hodowle, ale już oryginalnie będą w 5-kilowych po prostu woreczkach, jak będą koledzy chcieć, bo będzie mniej roboty z rozważaniem, nie? Także widzimy godzina 10, wczesna, jeszcze tutaj nie mamy za dużo jeszcze hodowców, jeżeli tak można powiedzieć, o widzimy pomalutko się tutaj sala zapełnia. Przyjdziemy, dziękujemy bardzo, Zbyszku, idziemy dalej oglądać. Przejdziemy teraz tutaj, tu widzieliśmy te stanowisko i wszystkie przedstawione. Przejdziemy teraz dalej, tam trwa rozmowa, panel dyskusyjny z Hansem Hirnem, prowadzi go Manfred Bula. Kolejne stanowisko, które odwiedzamy, jest to stanowisko firmy Wojtka Ziobroniewicza i Sylwestra. Oni mają też przy okazji tego, że wspólny gołębnik Mazury, mają też, Wojtek ma sklep internetowy, widzimy produkty firmy Herbos, firmy Van He, firmy Belgavet Zajfa. Tutaj możemy sobie te produkty wszystkie nabyć, ale nie tylko tutaj. Możemy te produkty nabyć również w sklepie internetowym. Dla jest różne jeszcze. Wojtek, a właśnie jeszcze zapomniałem najmocniej, przepraszam, Pigeon Vitality. I Van He, to już pokazywałem spokojnie, to już Wojtek, ja już to mówiłem, teraz to nie będę przeszkadzał, tutaj jest handlu spokojnie, ale mówimy, te produkty macie wszystkie też na internecie. Dokładnie, można w sklepie, sobie do sklepu, tak. Adres strony internetowej, tutaj zobaczmy. Tak wygląda, to jest przy okazji też zachęcamy wspólny gołębnik Mazury, żeby oglądać rywalizację, która tam będzie miała miejsce. A warto wspomnieć, że na WG Mazury będzie system działał właśnie tej firmy, którą tutaj mamy obok. O, zobaczmy, Cezary tutaj teraz konsumuje, Magda się bawi telefonem, ale mamy tutaj stanowisko firmy, a nie musicie wstawać, spokojnie, zjedźcie, ja tylko pokażę. My te systemy wszystkie znamy, anteny. Antena pojedyncza, podwójna, matka, zegar satelitarny, zegar taki normalny. Mamy też te specjalne systemy zasilające, mamy też konwertery, które umożliwiają bezpośrednie połączenie anteny z komputerem. O. To właśnie podłączyłem za pomocą kabla RS232 do komputera. W momencie, kiedy przylatuje gołąb, to widać na ekranie. A, bo to jest akurat tutaj Cezary ma, po prostu tutaj powiem jeszcze kolegom inaczej, bo tutaj Cezary używa takiego programu, z którego nam nic, że tak powiem, nie wyniknie, bo to jest taki program narzędziowy, który on sam zna. Weźmy będzie podłącz. Chodzimy o taką ideę, w momencie kiedy będzie gołąb przylatywał, taką funkcję ten zegar posiada, mało kto tym wie, że jeżeli tutaj zostanie zegar odbity, odbije zegar gołębia, on będzie mógł na ekranie komputera być od razu. Znaczy można te dane przetwarzać tak, od razu. Oczywiście, zwizualizować. Ja zaraz pokażę, może system mamy włączony, bo widać, że już mamy informacje o odbiciu, tak? Tutaj jeszcze powiem, czarka zaskoczyliśmy, dlatego konsumuję. Czy masz hot doga tego? Nie, to nie jest hot dog. Hot dog, kanapka. To jest kanapka, no. Ja nie zdążyłem zjeść. Czarek je, żona nie je, ty się bawiła telefonem, dobrze. Dziękujemy, będziemy tutaj podejdziemy sobie jeszcze nie raz, na pewno dzisiaj zobaczyć. Idziemy dalej sobie zobaczyć, tu mamy stanowisko firmy, producenta koszy transportowych różnego rodzaju dla gołębi. Mamy też preparaty przedstawiciela generalnego firmy Belgica de Verd. Tutaj po południu będziemy mieli spotkanie z Hansem, przepraszam, z Henkiem de Verdem. Teraz akurat tam trwa, to będzie ciszej mówić spotkanie z Hansem Hirnem. Nie cały rejestrujemy, tu mamy kolegę Pawła Sławka. Paweł Sławek, o której godzinie będzie Henk?
Po południu. Jak, po południu, kiedyś koło pierwszej, drugiej przyjedzie. No. Nam się troszeczkę czas przesunął, bo poczekaliśmy na podwodowcę, żeby troszeczkę więcej przyszło, ale popatrzmy, mamy tak, preparaty, dwóch widzimy, gołębie, co to są za gołębie? Gołębie to są gołębie, tam takie losy. Hodowcy mogą przychodzić sobie i losować gołąbki, kupować produkty i dostają gratis gołąbki. Tak. Dobrze, popatrzymy. Macie tutaj też, widzę, różnego rodzaju te preparaty, firmy Renfrew, firmy Europa B, Belgasol, firmy Belgica Developers. Chyba Belgasol to się wam najlepiej chyba sprzedaje. Belgasol, tak, jest najlepszym produktem. Standardowy. Tam widzimy, stoją też przedstawiciele firmy Columbex, a oni mają tutaj, Rysiek tam jest, zobaczmy. Dzień dobry, witam Państwa. Koźlik, no tak. Jeżego nie ma, oni my dzisiaj ale będzie, bo tak. Mamy dzisiaj zebranie zarządu, także po posiedzeniu zarządu na pewno część delegatów przyjdzie tutaj. Rysiek, powiedz nam więcej o tych, przepraszam, panią, poprosimy się o przedstawienie. Basia. Wacław i Ryszard, znamy teraz. Powiedzcie, tutaj reklamujecie produkty, staracie się swoją linię produktów też tutaj, że tak powiem, wypromować, a produkty te można nabyć u Pawła Wacławka w sklepie. Co to są za produkty dokładnie? Wprawdzie my już mówiliśmy, ale tam się coś pozmieniało u Was. Tak, więc tak, my klasycznie tutaj mamy jakby dwie linie produktów, czyli linia Nature, Nature, czyli linię produktów 100% naturalnych, roślin zielarskich, minerałów, wszystkiego to, co jest powiedzmy naturalne. Oraz mamy linię Power, czyli takie już powiedzmy mocniejsze rzeczy chemiczne, które wiadomo w dzisiejszym sporcie gołębiowym, no bez tego często ani rusz. I tak tutaj kolega wspomniał na wstępie, właśnie jesteśmy tutaj też, można powiedzieć, na niejako zaproszenie Pawła, bo mocno z nim współpracujemy. Paweł jest tutaj naszym dystrybutorem, także nasze produkty u niego w sklepie, jak i u jego dystrybutorów też możecie Państwo dostać. Jeśli chodzi o jakieś nasze produkty, mamy tutaj na przykład produkt, który już jest jakiś czas na rynku, jednak tutaj warto go zaprezentować, bo to jest, można powiedzieć, jesteśmy jako jedyni z takim produktem na rynku. Jest to Arostar, produkt oparty na całych owocach aronii, czyli nie tak jak często to się gdzieś spotykało na rynkach zachodnich. Całe owoce aronii? Tak, suszone całe owoce aronii. Mówimy, że są też produkty na bazie aronii na rynkach zagranicznych, czyli mówimy to Niemcy na przykład, jednak tam to są po prostu wytłoczyny. Czyli wiadomo, nie pełny, można powiedzieć, spektrum owoców, które jest powiedzmy w produkcie. U nas mamy całe owoce wysuszone, mielone, jest to polska aronia z polskiej plantacji, czyli wiadomo, nie jakiś tam powiedzmy importowany, nie wiadomo co. Dodatkowo tutaj są powiedzmy zestaw ziół na odpornienie, drożdże, powiedzmy na wzmocnienie układu gastrycznego, imbir, nawłoć, krwawnik, czyli taki można powiedzieć preparat stricte energetyczny, ale też można powiedzieć jest szeroki spektrum jego działania ze względu na powiedzmy działanie tych ziół. Jeśli chodzi o jakieś tutaj jeszcze produkty, można powiedzieć z nowych rzeczy, to już też produkt jest jakiś chwilkę na rynku, ale... Te ceny możemy pokazywać? Bo o co chodzi? Bo jak będzie się okaże, że te ceny będą, że tak, tak nie wyższe, mamy, to się obrażą, nie? Mamy tutaj politykę cenową, można powiedzieć, standardową. Wszystkie, powiedzmy, tutaj nasi dystrybutorzy mają... Stałą taką cenę. Dokładnie. Tutaj nie mamy jakichś, powiedzmy, dobrze, promowania. I tak właśnie mówię, tu mam preparat jodowy, to jest też właśnie, można powiedzieć, taki dość złożony, kompleksowy produkt. To jest właśnie aktywny jod, aminokwasy, witaminy, żelazo i mangan. Tutaj teraz tak, mamy też klasyka, to już, ten, już tutaj na wcześniejszych chwilach mówiłem, to jest Siła Natury, czyli nasz bestseller, czyli 12 ziół plus spirulinę, pyłek kwiatowy, czyli taki bardzo, można powiedzieć, kompleksowy produkt na wzmocnienie, odporność i układ gastryczny. Tak jak mówię, klasycznie linia herbat, bardzo dobry probiotyk z akwaminem, czyli z kompleksem ALK, który po prostu tutaj powoduje, że nie dość, że ten probiotyk naprawia nam tą florę bakteryjną, to dodatkowo zawarte tutaj mikroelementy od razu stabilizują i uzupełniają to, co można powiedzieć, antybiotykoterapia czy choroby zniszczyły. Rozumiem. Jeśli chodzi tutaj dalsze rzeczy, powiedzmy z preparatów, które mamy tutaj, takich też klasyków i można powiedzieć całorocznych rzeczy, które też można powiedzieć są nieodzowne dla organizmu gołębia, to jest właśnie komplet mix, mieszanka całoroczna. To jest bardzo ciekawa rzecz w tej mieszance, bo tu są tak, nie dość, są zioła, które są ogólnie też na odporność na drogi oddechowe. Ale mamy tu też ciekawą rzecz, to jest bentonit, to jest, można powiedzieć, rodzaj skały, który robi taką rzecz, mianowicie kiedy mamy czasem, niekoniecznie z powodu tego, że kupimy daną karmę, która ma, powiedzmy, jest lekko już zakażona jakimś, powiedzmy, grzybem czy pleśnią, bentonit wyłapuje te toksyny, wiąże je i po prostu są wydawane z gołębiego organizmu bez szkody dla gołębia. Tutaj zobaczmy, mamy te wszystkie produkty, które mój kolega Ryszard, są tutaj na tej
na tym plakacie, ale też możemy sobie w katalogu, który tutaj koledzy tutaj, przepraszam, koleżanki i koledzy rozdają. O, zobaczmy, każdy jeden jest dokładnie. Dokładnie, to jest opisane, wszystko jest. Katalog tutaj hodowcy mogą sobie tutaj, że tak powiem, nie to, że nabyć, ale otrzymać. Także o, dokładnie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, zapraszamy. Dalej zobaczyć, popatrzmy, przepraszam, idziemy dalej, tutaj firma Top Hodowle, to kolega Ewa teraz siedzi zamiast męża, ale pokażemy. My ten katalog pokazywaliśmy już podczas targów, będziemy się oczywiście ciszej mówić, gdyż tutaj trwa rozmowa z Hansem Hirnem, ale popatrzmy, to są hodowle, katalog, który obejmuje czołowe polskie hodowle. Pokażmy Ewa, słyszymy tak może, zobaczmy, przypomnijmy tylko, Przemek nam to już pokazywał. O, znaleźliśmy, Przemek jest tutaj na tym pierwszym planie, a możemy sobie tutaj zobaczyć wszystkich hodowców, którzy tutaj są w tym katalogu. Oni mają, to jest podobne do tej publikacji, którą robi Pipa, ale widzimy, tak ono wygląda. O. Także dziękujemy bardzo, tutaj tych katalogów za dużo chyba do rozdania nie macie, ale hodowcy tutaj chętnie taką pozycję sobie na pewno pozyskają. Tutaj mamy też drugą firmę, bardzo dziękujemy na razie koledze, koleżance Ewie. A tutaj popatrzmy, firma Milwicz Architekci. My ostatnio pokazywaliśmy właśnie to, jak można budować gołębiki. Tu mamy taką wizualizację gołębika zrobioną. Wizualizację tutaj dokonała pani architekt Natalia Wojciuk. Teraz obecnie, przepraszam, Milwicz, najmocniej Romek, przepraszam. Zapraszamy na nasze stoisko, można obejrzeć nasze katalogi, otrzymać coś. Wszelkie dane związane z budową gołębików, wszystkie informacje, to jak należy postawić, bo tam jest dużo niuansów takich związanych z ich stawianiem. Możemy się tutaj dowiedzieć. Roman dzielnie żonę wspiera. Roman, ty jesteś konstruktorem, prawda? A żona jest architektem. Także idealnie się uzupełniają. A to ciekawe, właśnie to jest jedna z nielicznych firm, którzy się zajęli kompleksową obsługą prac związanych z budową gołębników. Tutaj zobaczmy, nawet mamy taką piękną lotkę, my sobie zaraz weźmiemy, pokazującą, jak wygląda budynek gospodarczy na zgłoszeniu do 35 metrów. I teraz ja od razu powiem od siebie. Mamy taki budynek. To nie znaczy, że to jest legalny gołębnik do końca, bo taki budynek gospodarczy stawiany, a czy go my przeznaczymy na gołębnik, czy nie, to tylko zależy od nas. Także musimy się z tym liczyć, że kiedy go postawimy w ten sposób, on nie do końca może być gołębnikiem, ale za to już nie będziemy nigdy, jeżeli nas ktoś podkabluje, odpowiadać za samowolę budowlaną, a co najwyżej za zmianę funkcji. Ale o tych wszystkich, o tych wszystkich rzeczach możemy sobie, że tak powiem, porozmawiać tutaj z państwem Milwicz. Także na razie dziękujemy. Zobaczmy, tutaj trwa teraz rozmowa z Hansem Hirnem, tłumaczy nam to wszystko, co się dzieje. My nagrywamy, także zostanie zakończony panel, opuścimy też na internecie, to także mimo tego, że tutaj mniej ludzi jest, a mam poranne godziny, gdyż Hans musi dość szybko wrócić do domu, ale sobie tutaj możemy to wszystko posłuchać, dowiedzieć się i w przyszłości z tego skorzystać. O, popatrzmy. Także na razie tak wygląda tutaj sala. Będziemy po kolei tutaj obserwować, co się dzieje. Zobaczymy tutaj. Przyjdziemy sobie wśród hodowców. Będziemy czekać. Ale no, popatrzmy, zobaczyliśmy. Witam, cześć. Witam kolegę Krystiana Kalera. Mam. Witam wszystkich serdecznie. O, widzimy, Krystian. Gratulujemy. Przyszedłeś, widzę, ale o pierwszej godzinie chyba będziecie jechali, tak? Tak jak rozmawialiśmy, widziałeś gołębia swojego, cena, którą uzyskał gołąb na aukcji. Na nie widziałem w gołębniku. Proszę? W gołębniku widziałem. Ale gołębia? Tego gołębia. Ale cenę, jaka była na aukcji? Nie widziałem. To ci później powiem, to będzie, że tak powiem, niespodzianka. Także na razie popatrzmy, tak wygląda to tutaj. Wszystko będzie zależało od ciebie, jak to policytujesz. No zobaczymy, no to dopiero jak, później. Jaką gadkę wstawisz? No. Ja wiem dużo o twoich gołębiach, gdyż rozmawiając z tobą, to się wiele różnych ciekawych rzeczy dowiedziałem. A przypomnijmy tylko 50 czy 60 mistrzostw oddziału, to nie, że tak powiem, nie jest przypadkowe. No. Dziękujemy bardzo. Idziemy dalej zobaczyć, tak wygląda tutaj sala podczas naszego kiermaszu. Mamy godziny tutaj jeszcze ranny. Pomalutku się tam sala zapełnia. Także na razie tak tutaj wygląda, jest całe wszystko do przychodzenia. Tutaj oferty, które wszystkie firmy zgromadzone nam tutaj przedstawiają.